Pani marszałek, Wysoka Izbo, jeśli chodzi o pytanie pierwsze pana posła Suchonia, czyli szacowanych kosztów, to zaczynając od tego, OSR dość precyzyjnie określa i wskazuje liczbę domów maklerskich, które mogą być podporządkowane do danej kategorii. Jeśli chodzi o tą kategorię najwyższą, to żaden dom maklerski w Polsce nie spełnia wymogów. Natomiast niektóre ze względu na swoje znaczenie dla rynku mogą być przez KNF do takiej kategorii zaliczone. Natomiast jeśli chodzi o poszczególne wymogi, jakie się zmieniają dla domów maklerskich, to oczywiście każdy taki dom maklerski będzie szacował je indywidualnie w trakcie prac nad tą ustawą i w trakcie konsultacji społecznych. Nie stwierdziliśmy w ramach zgłaszanych uwag jakichś problemów dla domów maklerskich i niemożliwych do wypełnienia barier regulacyjnych. Natomiast już wchodząc w szczegółowe, to są trzy rodzaje wymogów, które takie domy maklerskie będą musiały spełniać. To jest wymóg minimalnego kapitału założycielskiego. On jest co do zasady to jest 150 tysięcy euro, obecnie to jest 125 tysięcy euro. Z wyjątkiem przypadku, gdy dom maklerski nie prowadzi alternatywnego systemu obrotu lub nie wykonuje czynności polegających na przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych. Dla takich domów podwyższamy wymóg z 50 tysięcy euro na 75 tysięcy euro. Natomiast w przypadku, gdy dom maklerski zajmuje się nabywaniem lub zbywaniem na własny rachunek instrumentów finansowych lub świadczeniem usług, wykonywaniem zawartych umów o gwarancję emisji lub zawieraniem i wykonywaniem innych umów o podobnym charakterze, jeżeli przedmiotem są instrumenty finansowe lub prowadzenie zorganizowanej platformy obrotu, to podwyższamy taki limit z 730 tysięcy euro na 750 tysięcy euro. Jeśli chodzi o wymóg dotyczący stałych kosztów pośrednich, sposób jego wyliczania zmienił się nieznacznie w stosunku do wymogów wynikających z rozporządzenia CRR. W związku z tym on się będzie kształtował na poziomie zbliżonym do wynikającego z norm dotychczas obowiązujących. I jeśli chodzi o wymogi ostrożnościowe oparte na współczynnikach K, wymóg, na który wpływa skala oraz rodzaj prowadzonej przez domy maklerskie działalności, to w przypadku tych wymogów rzeczywiście będzie największa różnica. Będzie ona wyliczana w odniesieniu m.in. do wartości instrumentów finansowych klientów przechowywanych przez domy maklerskie, wartości aktywów w zarządzaniu domu maklerskiego, wartości zleceń klientów, które są składane za pośrednictwem danego domu maklerskiego oraz wolumenu obrotu instrumentami finansowymi tych podmiotów na własny rachunek. Z nowych przepisów może w związku z tym wynikać wyższy wymóg dla domów maklerskich, które pełnią funkcję depozytariusza i obecnie są dwa takie domy maklerskie, w związku z czym te wymogi nieznacznie wzrastają, natomiast w trakcie konsultacji, jak już wspominałem, nie były zgłaszane co do tego przez rynek obawy. Jeśli chodzi o pytanie pana posła Szopińskiego, to tutaj warto zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o ostrzeżenia, to tutaj sprawuje je nadzór, czyli UKNF. Zadaniem tutaj ministerstwa i rządu jest przede wszystkim tworzyć regulacje prawne, które taki nadzór mogą uskuteczniać i warto tutaj wskazać na kilka takich przepisów prawnych, które w ostatnich miesiącach, kilkudziesięciu właściwie, licząc dokładnie, zostały wprowadzone. To jest odnosząc się stricte do GetBacku, ale przecież te przepisy rezonują na inne obszary, to wprowadzono minimalną wartość nominalnej jednej obligacji podporządkowanej, która nie może być niższa niż 400 tysięcy złotych. To powoduje, że inwestorzy detaliczni mają zablokowaną możliwość wchodzenia w takie papiery, no bo raczej inwestorzy detaliczni nie wchodzą w papiery wartościowe, których minimalna wartość to jest 400 tysięcy złotych, ale przede wszystkim zostało w ostatnim czasie wzmocniony UKNF, czyli właśnie ten podmiot, który ma za zadanie ostrzegać z jednej strony potencjalnych klientów, ale z drugiej tej strony też sprawować nadzór nad podmiotami czy parapodmiotami, które takie praktyki uskuteczniają. Zapewniamy także współpracę UKNF-u z takimi podmiotami jak ABW, CBA, Krajowa Administracja Skarbowa, Policja czy prezes UOKiK-u. I wreszcie, jeśli chodzi o samą praktykę zawierania takich umów, to wprowadziliśmy obowiązek nagrywania rozmów i zapisywania korespondencji elektronicznej przez firmy inwestycyjne na usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz usługa doradztwa
inwestycyjnego. Wyeliminowaliśmy tak zwaną praktykę pełzających ofert prywatnych, które nie wymagały sporządzania i zatwierdzały w KNF-ie dokumentu ofertowego. To jest właśnie praktyka wyniesiona z działalności GetBacku. Wprowadziliśmy także osobistą odpowiedzialność członków zarządu lub rady nadzorczej towarzystwa w sytuacji, gdy towarzystwo dopuściło się naruszeń przepisów prawa regulujących działalność takiego podmiotu. I wreszcie wprowadziliśmy wymóg zakresu cyklicznego raportowania do KNF-u przez firmy inwestycyjne, banki i banki powiernicze informacji na temat produktów sprzedawanych klientom przez te podmioty celem umożliwienia u KNF monitorowania rynku pod kątem identyfikowania ryzyk oraz nowych trendów na rynku finansowym. Także to są te działania mające na celu podanie, by sytuacja z GetBackiem zarówno pod kątem podmiotowym, jak i przedmiotowym, bo przypomnę, że afera GetBacku wynikła z działań przedmiotowych, czyli oferowania niekorzystnych dla klientów detalicznych instrumentów finansowych, się nie powtórzyła. I jeśli chodzi o pytanie pana posła Gawkowskiego dotyczące cyberbezpieczeństwa, to chciałbym poinformować, że Unia Europejska obecnie jest na etapie projektowania i konsultowania tak zwanego rozporządzenia DORA. On ma regulować zakres cyberbezpieczeństwa na całym rynku Unii Europejskiej, czyli w zakresie zarówno podmiotowym, jak i przedmiotowym. Myślę, że niedługo pewnie Komisja będzie to rozporządzenie finalizowała i będziemy je w takim, jakim to będzie konieczne w zakresie, implementowali także do polskiego porządku prawnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.